Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jurkowski z tej strony. Premierowo kolejny odcinek w warunkach pieleszowo-domowo-piżamowo-sypialnianych. Po pierwsze, chciałbym wam bardzo podziękować za akcję Wspieramy Dobry Rap z ostatnim odcinkiem z Floydem i z Viro. Na dole w opisie macie wszystkie informacje odnośnie wygranych płyt, rozwiązań konkursu itd. Także wbijajcie na opis. Ci, którzy wzięli udział w konkursie i którzy kupili płytę Floyda i Viro, wielka piona, zajebista akcja, mega mi jest miło, że dużo osób kupiło płytę po tym odcinku. To jeszcze tak nawiasem mówiąc do ostatniego odcinka, a teraz już przechodzimy. Moi drodzy, 5 lat czekania i dostajemy Łona i Weber, nawiasem mówiąc. Na ten temat wiedzy mam wątłą. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to blond? Zapytałem się u siebie na Facebooku o opinię moich widzów na temat tego albumu i tutaj są dwie przytoczone, dwie skrajne wypowiedzi, do których postaram się odnieść i ustosunkować. Hubert pisze, że Łona to najlepszy żongler ostrych, a zarazem najwyższej jakości rymów, z dużą dawką autoironii, z ciekawym spojrzeniem na to, co się dzieje wokoło. Muzycznie obydwaj mogliby wykładać i użyć, jak to się powinno robić. Przez całą płytę słyszę motyw z kawałka Hałas, który otwiera płytę. Przemyślane, zwinne, lekko puszczane oczko w kierunku słuchacza. A z drugiej manki mamy Filipa. Mi ten album jakoś nie przypadł do gustu, sama rytmika bitu jak dla mnie nie wypałem. Zamiast wpadać jakkolwiek w ucho, to zmusza mnie do wyłączenia nuty. Słuchając płyty, myślałem, że słucham jednego utworu. Miałem wielką nadzieję, że ta płyta będzie sztosem, ale się zawiodłem. Także widzicie, wszystko zależy od tego, czego oczekiwaliśmy. Ja dostałem to, czego się spodziewałem. No tutaj nie będę jakby owijał w bawełnę. Łona i Weber to jest rap niespotykany, to jest rap, którego nie da się podrobić. To jest kolejna płyta na tym samym wysokim, zajebiście wysokim levelu. Każda płyta Łony i Webera podnosi poprzeczkę bardzo wysoko i z każdą kolejną oni ją delikatnie podnoszą. Nie jest to może nie wiadomo jaki wystrzał w górę, to nie są zmiany jak, nie wiem, na przykład u Mesa z każdą płytą. Tutaj te zmiany są delikatne, bo tak jak i Weber, tak i Łona po prostu mają wyszlifowany styl, który jeszcze troszkę dopracowywują. Weber bity robi wciąż takie same, można powiedzieć, w sensie w tym samym stylu, oczywiście dokładając dużo nowych inspiracji oraz brzmienie. Brzmienie, mój człowiek od bitów, pozdro Tołek, mówi, że to jest rozpierdol, to jest najwyższy level w Polsce, to jest klasa światowa, jeśli chodzi o brzmienie. Te bębny czuć, te wszystkie przeszkadzajki w bicie, wszystko tam pasuje, wszystko tworzy spójny klimat, ale tak niecodzienny i taki stworzony na miarę Łony. Nie wyobrażam sobie w ogóle innego rapera na bitach Webera. Innego rapera na bitach Webera, innego rapera na bitach Webera. Łona znajduje się na tym idealnie i to jest w ogóle najoryginalniejszy i najciekawszy duet w naszym kraju. I nie mów, że nie. Bity Webera podniesione brzmieniowo do perfekcji. Jeden mi się podoba bardziej, drugi mniej. Ale to tak zawsze z płytami Łony i Webera tak było, że jeżeli Weber zrobił bit, który wpadał mi w ucho w sekundę, to wiedziałem o tym, że to będzie hit, bo Łona nigdy jakby nie zawodzi w tekstach. Czasem mi te bity nie podchodzą Webera, bo są, nie wiem, zbyt minimalistyczne może, albo po prostu dźwięki jakoś do mnie nie trafiają, te, które użył Weber w swoich podkładach. I wtedy po prostu słucham tego numeru dla tekstu Łony, który jest jak zwykle na mistrzowskim poziomie i tutaj żaden numer, nawiasem mówiąc, nie odstaje, jeśli chodzi o tekst. Z bitami to jest różnie, ale to już jest kwestia gustu po prostu. Bardziej w stronę Huberta opinii bym się tutaj kierował niż Filipa. Ten album to jest perełka, to jest mistrzostwo, to jest słuchanie od deski do deski, z każdym kolejnym odsłuchem wyłapujesz inną ciekawostkę, inną metaforę, inne porównanie, inne odniesienie, wyłapujesz jakiś motyw, którego wcześniej nie wyłapałeś. Kawałek w ogóle, historia miłosna, doklej plakat, słuchasz tego kawałka i sobie myślisz, o czym on tam kurwa nawija? A dochodzi do końca, dochodzi do puenty, Łona mistrzem puenty, oficjalnie. No i jesteś rozłożony na opłatki. Każdy z tych numerów jest o czymś, tutaj nie ma pustych wersów, tutaj nie ma tekstu o niczym. Kawałek Hałas, gdzie 30-parolatkowie manifestują, że kurwa oni jeszcze potrafią. Gdzieś u mnie też na fanpage'u ktoś napisał, że refren jest asłuchalny, dla mnie refren jest sztosem. Jeden z najoryginalniejszych refrenów tego roku, na pewno. Kawałek Gdzie tak pięknie, gdzie w ogóle cała historia
historia o gdyby. Ja tutaj bym chciał jeszcze drugi kawałek o jakby, bo mamy też kurwa wszystko jakby, już w Dzień Świra o tym było i tutaj chciałbym jeszcze taki numer o jakby, fajnie by było usłyszeć, ale gdyby, morda cieszy się słuchając tego numeru. Kolejny mega numer z Rozumiem Człowieku, słuchając bitów przez wazon. Kto inny ustawia budzik na trzecią rano, żeby zobaczyć ile mu jeszcze snu zostało. Kto inny jest strasznym pedantem, ale i tutaj jakby w tym numerze jest ukazana właśnie kwintesencja stylu Łony, gdzie z kilku odrębnych historii jest cały wydźwięk numeru o tym, że trzeba jakby szanować inne dziwactwa, bo każdy z nas je ma, mniejszą lub większą. Sprawy wewnętrzne, o miłości do ojczyzny, że nie trzeba patrzeć na siebie spod ełba, że nie trzeba się wyzywać. Znowu Dzień Świra się przypomina i moja flaga najmojsza, i moja Polska najmojsza. I jakby komentarz Łony na ten temat, również celny, również w punkt. Stąd i kolejny przykład na to, że temat, który już jest jakby, już był przez raperów, nie? Poruszany, czyli o tym, że zwolnij, że przestań gonić i tak dalej, no ale w wykonaniu Łony, no to jest totalnie nowa jakość, no to jest rap 2.0. Kawałek znowu nic, chyba mój ulubiony numer na tej płycie, tekstowo, gdzie niby o banalnym temacie jest, prawda? Czyli o pisaniu numerów, że czasem jest wena, czasem jej nie ma, no ale w wykonaniu Łony ponownie jest to rzecz najbardziej oryginalna w PL rapie, no i do tego ta pięknie, umiejętnie wbita szpilka, jak na Hot 16 Challenge ona nawinął, że nagrywajcie swoje zwrotki, od chujowych zwrotek jeszcze nikt nie umarł. I tutaj w tym numerze są dwie, trzy takie szpileczki pięknie wbite, że fajnie jakby ona znalazła naśladowców, żeby czasem nudny tekst albo tekst o niczym wyrzucić po prostu do kosza, bo on się nie nadaje, a niestety naśladowców ona nie znajduje. No i to jest przepiękna szpila, no i takie rzeczy się szanuję, takie rzeczy lubię, takie rzeczy doceniam. No i ostatni numer na płycie, jeszcze nawiasem mówiąc, gdzie Łona nawija o swojej tęsknocie za nałogiem i tak naprawdę to jest jeden z niewielu numerów, gdzie Łona nawija tak stricte o sobie, bo tak jakby już pomijając te numery, który każdy jest jakąś tam perełką, większą lub mniejszą. Każdy z tych numerów niesie za sobą treść, niesie przesłanie, niesie jakieś spojrzenie Łony na otaczającą rzeczywistość. Taka rozkmina jeszcze na sam koniec, no bo kurwa, ja się tą płytą jaram, nie? No to wy wiecie o tym, Łona to jest dla mnie top 2 w Polsce, no zaraz obok Mesa. Mes z Łoną to są takie, to jest dwóch takich najlepszych raperów w kraju u mnie. Gdzie też jakby troszkę są inni, nie? Bo ciężko jest porównywać Mesa do Łony. Piłkarskie porównanie mi się nasuwa, gdzie jest Ronaldo i Messi, gdzie Mes byłby tym Ronaldo, czyli gościem z wykurwionym warsztatem, którego też jakby maszyną do rozpierdalania, ale którego nie wszyscy lubią, nie? Bo z Mesem jest różnie. Dużo ludzi mówi, że... Znaczy wszyscy go szanują za umiejętności rapowe, ale część osób mówi, że się z nim nie zgadza, że coś tam, że ich denerwuje jego podejście do życia i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z Ronaldo. No a Messi, a Łona, kto kurwa nie lubi Łony? Kto go nie szanuje? No i geniusz futbolu, geniusz rapu. Myślę, że to porównanie jest dosyć celne. Tak skromnie nawiasem mówiąc, ale co do czego ja dążyłem? Że Łona, że Weber, że dwóch najlepszych raperów. Ale ja jednak bardziej jestem jakby nie że za Mesem, ale rozkminiałem sobie też ostatnio taki temat. Zauważcie, że o Łonie za dużo nie wiemy. Łona nie nawija stricte o sobie, nie nawija tego w sposób tak, jak większość raperów nas do tego przyzwyczaiła, co jest plusem i jakby też trochę minusem, bo nie wiem, słuchasz FNM-a i wiesz, jakie ma problemy, z czym się zmagał, słuchasz Mesa to samo, wiesz o aborcji, wiesz o jego ojcu, słuchasz, no nie wiem, Floyda z Wirem, z ostatnią płytą i wiesz o tym, że nie jest też jakoś tam różowo i że po opłaceniu rachunków zostaje 300 zł na życie i dostajesz takie jakby taką prywatę w tekstach, u Łony tego nie znajdziesz. No i teraz, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze? Ciężko powiedzieć, nie? Taka faza, taką ma sytuację. Nie mam mu tego za złe, ale takie jakby tylko zauważenie, że jest coś w tym, że nie wiem, czy też tyle osób za Łoną nie idzie, jeśli chodzi o fanbase i jakby o ten fame. Wiem, że oni też są tacy trochę chcą być z boku, ale myślę, że jak się raper otwiera i wiesz, wypruwa sobie żyły w kawałkach, to też więcej ludzi za nim idzie. Ale to taka rozkmina w sumie na sam koniec, bo co tu dużo mówić, no w top 10 płyt roku oczekiwanych mówiłem o tym, że Łona na pewno będzie w top 3 roku.
No i dalej podtrzymuję to zdanie, bo ten album to jest rzecz, jakiej nikt nie podrobi na pewno. Mieliśmy każdy styl, już był w jakiś tam sposób podrabiany. Nie, był drugi, trzeci MES, był czwarty, piąty PZ, był z pięciu smarkich było i tak dalej, ale Łony jeszcze nikt nie podrobił, bo się kurwa nie da. Łona jest jedyny w swoim rodzaju, Weber jest jedyny w swoim rodzaju, jest to jedyny duet w swoim rodzaju. Takie rzeczy trzeba szanować, takie rzeczy trzeba doceniać, nawet jak nie do końca jarasz się poszczególnymi numerami, czy poszczególnymi patentami na kawałki, ale mają swoją jazdę, totalnie nie patrzą na jakiś fame, splendor, cokolwiek. Robią to w swoim stylu i robią to zajebiście. No, mam nadzieję, że ci 30-parolatkowie jeszcze się nie wypalą i jeszcze dostaniemy od nich takie produkcje, bo ich płyty będą klasykami kiedyś. Każda z ich płyt będzie klasykiem, każda z tych płyt niesie uniwersalną wartość, do każdej płyty możesz dzisiaj wrócić i w każdej znajdziesz treść, która będzie odpowiadała dzisiejszym czasom, bo te kawałki są ponadczasowe i myślę, że z tą płytą będzie tak samo. Także co? No, Łona i Weber, nawiasem mówiąc, bardzo polecam. To był Jurkowski, to było premierowo o Łonie i Weberze. Trochę na szybko, trochę remontowo, trochę premierowo. Także co? Pozdrawiam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Co mam więcej powiedzieć? Chyba wszystko powiedziałem, nie? Bardzo mi się ta płyta podoba. Dziś w myślach łapię każdą z istot, co mi kiedykolwiek weszła w czytelnictwo. Biorę je wszystkie, stawiam w jeden rząd i pytam, czy to jest błąd, że ja chciałbym poczytać?